kurde, będę ciśnie ostro. Dziadek, nie szalej tak. Kurde, co on tak zadupia? Mówi, na spokojnie pojedziemy, kurde, i zadupca. Kurde, kontrola prędkości, ten zadupka. No nie, nie, ja nie będę płacić mandatów, nie będę. Nie będę. Zaraz mu powiem, kurde, że to, że go stać na mandaty, nie znaczy, że mnie stać. Nie szalej tak po mieście, te. Mnie nie stać na mandaty. Nie stać mnie na mandaty. Tam, kurde, jadymy, jest tablica, kurde, ten, jest tablica kontrola prędkości, a ty zadupiasz 90, kurde, po mieście. Ty się nauczy znaki czytać. Bo tutaj nie będzie gdzie zapierdalać. No nie, nie. To będzie taka droga spokojna. Dzień dobry. Troszeczkę za szybko. O kurcze. Ile? 76. 76? 50 może. O kurcze. Pogoda fajna, no ale w miejscowości to nie za bardzo tak. Jeszcze raz. To jakoś... Wszystko wiadomo. W granicach zdrowego rozsądku. No ale widzi pan, kierowcę mamy za prędkość. No. Nie za dużą. No widać, nie, że za szybko jedzie. Nie pan, jak tu jest. Jakbyśmy mieli wszędzie jechać. Tak szczerze mówię, 50 na godzinę, to byśmy do siebie jechali po kilku godzinach. Nie? Momentu, tak? Ty go wyprzedzasz, ty się patrzę. Kurde, ty tam wszystko przez ciebie patrzę. Kurde, wyprzedzasz, ty w ogóle nie mówisz, to zaczyna jedziesz równo z nim, nie? Mi się wydawało, że do niebieskiego widzę sobie strony. Ja przyjmowałem. No i przez to przyspieszyłem, bo ty je tak wyprzedzałeś, jak jakiś, kurde, zawali droga, nie? Teraz widziałem, jak ja wyprzedzałem. Ja po prostu zwolniłem. Ja wiedziałem, że dzisiaj trafimy na jakąś kontrolę. Jak on stop, ja nie. Tablicy. A jo, i na tak. Kontrola radarowa. Kontrola radarowa. Ale to jest nie. Jak się pan ustalił, to było dobrze. Wiecie, śmieszne, że tego nie hamujesz, zwolni, do szybko jedziesz. A tu raz zwolniłem i nie przeciął. Raz tylko Venom zwolnił i już go Adaś wyprzedził. Wszystko przez ciebie, nie? Tak, bo zwolniłem. Bo pojechałem nie schematycznie. Pojechałem inaczej nie zawsze. Jakbyś ty go wyprzedził, wskoczyłbyś za niego, przed niego, to wiesz, to może bym tak nie przypałował i nie wyprzedziłbym ciebie i no za ciebie, nie? Czemu nie jechałeś pierwszy, byś pierwszy zgadł mandat? No jechałem pierwszy, tylko przyhamowałem. No jechałeś, ale... Coś mi to niebieskiego mrugnęło i nie wiem, czy to ta tablica, czy coś tam, że mi się... I cię spowiadaj. Całą drogę jechał za mną. Sorry, że się śmieję, ale... Ale z całą drogę mi upomina, jedź wolniej, jedź wolniej. Tu pojechałem wolniej, to mnie wyprzedził i dostał mandat. A też mówili, że hajsy z YouTube'a zapłacą mandat. Także lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie teraz szybko, bo Adaś potrzebuje kasy na mandat. A jeszcze idziemy na obiad.
Tak się bawią, tak się bawią. Motovlogerzy. To się musiało to zgodzić. To tak szaliliśmy te. To się nie mogło inaczej skończyć, nie? To jest tak. Życie. A w motocyklistę to chyba ciężko strzelić, nie? Mówię, że w motocyklistę chyba ciężko wymierzyć. Nie? Nie? To jest bardzo dobre. Dobre? To nie jest dobre. A jaki zasięg to ma? Zależy, jaki mamy ustawiony. 300, 500 i 800 metrów. No, kiedyś dostałem z takiego dalekiego zasięgu. No jeszcze mamy takie inne urządzenie w bagażniku, 1200. O kurczę, to naj nie widać was, nie? A mogę sobie strzelić, czy nie pozwoli pan? A szkoda. Nie no. Za duży koncert życzeń by chciał pan. Mandat już pan dostał, więc... A przynajmniej zobaczyć, mogę? Jak pan tak strzeli kogoś? Co, tylko zakrętu się tam pojawi? Nie, i już go można? Nie, tak 300 metrów, no i parę, jak żeby już kawałek ktoś wjechał w obszar zabudowany, nie? A. No czekaj, bo to jest interesujące. O, jedzie ktoś. Nie. A rowerzysta idzie ustrzelić? 60 czy nie? Pojazd duży. 30. No, tyle jedzie. No. 59 ten. A to nawet nie trzeba patrzeć. No nie, to też widzimy, musiałem trochę skierować. 50 tu jest, nie? Tak, 50 jest tam. No, to przepisowo. No jak się ktoś nie śpieszy, dojedzie przepisowo. My troszkę się śpieszyliśmy i tak wyszło. Dobra, miłego dnia, cześć. Ja nie mogę. Motocyklowe życie, motocyklowa pasja, motocyklowy stan i motocyklowa wiara, motocyklowa więź i motocyklowa dusza. To jest tylko to, co me serce dziś porusza. Obroty silnika biją w rytmie mego serca. Nazywacie motorzem, nie widząc jego piękna.